Mamy dzisiaj oryginalną pannę młodą, to i suknia musi być oryginalna, oczywiście, co? Oczywiście, że tak. Ja bym chciała poszukać czegoś takiego trochę romantycznego, trochę boho. Zdecydowanie boho, dużo koronek, niekoniecznie duża waga, żeby też łatwo było w tej sukni operować. Ale jakby co, moim takim ogromnym marzeniem jest suknia z takimi czarnymi dodatkami, albo najlepiej czarna. Ja bym chciała wyglądać na moim ślubie właśnie jak moja bohaterka dzieciństwa, Morticia Adams. Ja też jestem fanem rodziny Adamsów. Ja raczej nie widzę tej czerni na ślubie. Czemu? Ale wolałabym białą. Biała suknia, błyszcząca, dużo ozdób. Błysku, blasku, wszystkiego. Hiszpański dekolt, powiewna. Czyli falbanka, odkryta ramiona. Czyli talia. Dekolcik taki, może być iluzoryczny, ale taki podkreślający atuty. Chyba wiem, od czego zacząć. Szukamy sukienki boho, ale to nie może być klasyczne boho. To musi być coś specjalnego. A co myślisz o sukience boho z takimi rękawami? Boskie rozwiązanie. To jest coś wspaniałego. Jeżeli nie chciałaby rękawów, to jest prawie identyczna sukienka. Ona jest bardzo podobna, ale ta koronka jest tak wyrazista i tak oryginalna. Masz rację, że ja do bym proponowała tę suknię, poza tym ona świetnie sylwetkę podkreśla. A spróbujmy tę sukienkę. I to też jest coś wspaniałego, bo tu jest ten sam motyw z rękawem, tak, ale jest dużo delikatniejsza, taka subtelniejsza. Myślę, bierzemy, że mamy pierwszą propozycję. Że wszystkie są piękne, to jest przerażające, bo każda z nich ma swój wyjątkowy styl. Musisz wybrać jedną. Tylko jedną. Tak. Gdyby pójść tak na początku całkowicie w biel. Myślę, że spróbujemy to. Musiałam ją założyć i pomachać tymi rękawami. Uwielbiam to, naprawdę. No to zobaczymy, jak w niej wyglądasz. Dobra. To lecimy. Dobra. O, wow. Wow! Wyglądam świetnie. Jestem jeszcze szczuplejsza niż byłam. Kurczę, w kilka minut, dobre. Uwielbiam ten dekolt, tą linię, no tutaj spadający. No i mała niespodzianka z tyłu się nam odsłoniła. Właśnie, jedną z ważniejszych rzeczy, czyli mój tygrys. Gdybym była na weselu z tymi rękawkami, to jest jedyna rzecz, którą bym cały dzień robiła. Zabawa na resztę wieczoru, machanie tymi rękawkami. Wow. Okej, jest boho. Ojej, rękaw. Ojej, rękawy robią świetną robotę. Pierwszy taniec, nic nie muszę robić, tylko robię tak i wszyscy patrzą i załatwiony. Pierwszy wybór już najlepszy. No, tak cię moim zdaniem wydłuża. Tak. Taka jesteś dokładnie posągowa. Na pewno wysmukla bardzo. Zdecydowanie, jaką mam talię tutaj w tym. Mm-hmm. A jakie nakrycie głowy na przykład jakieś takie? Nie wiem. Może pokażemy, Wero? Można ewentualnie pokazać. On wygląda dobrze do każdej sukni. Ubierzcie. No z welonem zdecydowanie lepiej. Z welonem? A dla mnie z welonem wygląda zbyt dziewiczo. Dziewicze klimaty to nie są zdecydowanie klimaty dla Ani. No miało być mrocznie, a no jest tak dziewicza. Bardziej. A czyli idziemy jednak w czarne sukienki. No w jakieś takie ostrzejsze klimaty. Miało być mrocznie, rękawy ale jest piękne. Dla mnie super.